białych strojach, zespół Gościerka jest Radom jak Radom. Tradycyjnie biało-zielone kostiumy, zespół gospodarzy. Kapitanem zespołu gości jest Jakub Cieciura, występujący z numerem 8. Gospodarzy Karol Drwęcki z numerem 6. Natomiast spotkanie dzisiejsze poprowadzi trójka sędziów Kujawsko-Pomorskiego Związku Piłki Nożnej. Sędzią głównym jest pan Piotr Łęgosz. Asystują mu panowie Dariusz Łęgosz, Adrian Rybowicz. Sędzią technicznym jest pan Mateusz Gajewski. Trenerem zespołu gości jest pan Janusz Niedźwiedź, natomiast trenerem gospodarzy pan Mateusz Miłoszewski. I przed nami 90 minut wyjątkowych emocji. Od bramki Karol Domżał. Biało-zielone, kubarki pierwszy tyczowy. Biało-zielone, kubarki pierwszy. Z autu Jakub Cieciura, kapitan zespołu gości. Thank you.
Szanowni Państwo, chciałem podać informację. Otóż dzieci, które przebywają na terenie stadionu, proszone są o przejście na płytę boczną. Tam odbywają się zawody harcerskie. Karol Domżał. Numerem 24 w zespole gospodarzy Emil Rębiejewski. Z autu Paweł Nowotka. Bramki rozpocznie akcję Piotr Banasiak. Zbliża się godzina 10 minut pierwszej części spotkania. Jak dotychczas bez bramek.
twarzą twarz! Szczególny Paweł Nowotka. Szymon Kibała, numer 19 obok bramki. Dobra,
Krzyż Roczny i Łukasz Sosnowski. Sosnowski. Kolejny rzut roczny wykonawcą będzie Łukasz Sosnowski, występujący z numerem 5. Bramki Piotr Banasiek. Okay.
20 minut pierwszej części spotkania za nami, jak dotychczas w Nowym Dworze bez bramek. Paweł Nowotka. Karol Domżał. Szanowni Państwo, oprawa jest wspaniała wizualnie, ale ja bym przestrzegał przed odpalaniem rac z uwagi na to, że jest oficjalnie zabronione. Stoi się patrzy.
Proszę Państwa, jeszcze raz zwracam się z prośbą o zanikanie tych efektów pirotechnicznych. Bardzo proszę, do tej chwili kibicowanie było wzorcowe. Powiedziałbym, że byliśmy wszyscy zaskoczeni, natomiast to psuje widowisko. Derbich z numerem 25. Oh,
Kolejny rzut rożny i po raz kolejny Łukasz Sosnowski. Atakował bramkę gospodarzy Mateusz Radecki, występujący z numerem 19. Sosnowski. Na mieć 35 minut pierwszej części spotkania.
od bramki rozpocznie Piotr Banasiak. Łukasz Sosowski. Bartosz Grzelak.
Karol Domżal. Żółtą kartką upomniany został Mateusz Radecki, występujący z numerem 19. Konieczna jest w tej chwili interwencja masażysty na murawie. Łukasz Białożyt, występujący z numerem 28, a tymczasem za nami 43 minuty pierwszej części spotkania. Z
Za nami pierwsza część spotkania bez bramek na stadionie w Nowym Borze. Szanowni Państwo, zapraszam do stanowiska gastronomicznego. Smaczne kiełbaski właśnie są w Państwa zasięgu. Opuszcza boisko z numerem 9 Leonardo Pereira. Jego miejsce zajmie z numerem 16 Marcin Byszewski. Come on, Simon!
numerem 19 w zespole gospodarzy Szymon Kiwała. Od bramki Piotr Banasia. Białożyt. Gorąco pod bramką gospodarzy. Sosnowski. Z tyłu! Ciągnę w strefę! Polak! Do tyłu! Szybciej! Sosnowski, a ja mam informację. Zambrowa Olimpia prowadzi z Pelikanem Łowicz 1-0. Tak,
Łukasz Derbich. Tymczasem kolejna zmiana w zespole gości opuści boisko z numerem 5. Jego miejsce zajął Rafał Kalinowski. A boisko opuścił z numerem 5 Daniel Ciach. Tym w zespole gości Mateusz Radecki. Od bramki rozpocznie akcję Karol Domżał. Jeden ze sporych gospodarzy Kamil Szczepański. A tymczasem szykuje się kolejna zmiana w zespole gospodarzy. Tym razem boisko puści z numerem 24, żegnany brawami tradycyjnie, Emil Rębiejewski. Jego miejsce zajmie Rafał Melon. Thank you.
Numerem 21 Kamil Szczepański, w bramce gości Piotr Banasiak. Numerem 6 kapitan zespołu Karol Drwęski. Kolejny rzut rożny wykonawcą będzie Łukasz Sosnowski. Minuta i dawaj!
15 Piotr Kornacki. A tymczasem Olimpia Zambrów prowadzi już w tej chwili 2-0 meczu z Pelikanem Łowicz. Goście dokonują kolejnej zmiany, boisko opuści Patryk Wolski z numerem 20. Jego miejsce zajmie Szymon Stanisławski, numer 24. Atakował Szymon Stanisławski w bramce Karol Domżal. Zmiana w zespole gospodarzy, boisko opuszcza żegnany brawami Szymon Kiwała. Jego miejsce zajmie Piotr Maślanka z numerem 2.
Mateusz Zawiska i prowadzenie 1-0. Siedemdziesiąta druga minuta spotkania. Mateusz Zawiska, występujący z numerem 20, wpisuje się na listę strzelców. Szanowni Państwo, chciałem podać informację, że kolejny mecz zobaczymy na stadionie w Nowym Dworze 20 września w piątek o godzinie 19. Gorąco zapraszamy Państwa. Łukasz Białożyt. Dążał. To Przemysław Szabat. Sosnowski i Piotr Banasiak.
Proszę Państwa, w najbliższą sobotę na stadionie w Legionowie podejmowana będzie Garbarnia Kraków. Początek spotkania godzina 16. Tymczasem w dalszym ciągu prowadzenie gospodarzy, 72 minuta, Mateusz Zawiska na 1-0. Tu Paweł Nowotka. Państwa, przypominam o meczu drugiego zespołu, prowadzący drużynę gospodarzy, pan Andrzej Sazonowicz zaprasza na 18:30. Gości Piotr Banasiak. Dawaj,
Upomniany żółtą kartką został zawodnik gospodarzy Bartosz Grzelak. Dążał. Drugi słupek, trzymaj nowo. Dokonują kolejnej zmiany. Boisko opuści z numerem 19 Mateusz Radecki. Jego miejsce zajął Michał Bojek, numer 21. Do
Numerem 11 Rafał Meon. Morawie, Reinaldo Melão, numerem 36, tymczasem gospodarze przygotowują kolejną zmianę do wejścia na wojsko. Gotowy jest Radosław Kamiński z numerem 18. A boisko opuści tradycyjnie żegnany brawami Bartosz Grzelak. Numer 18 Radosław Kamiński. Bartosz Grzelak. Żółtą kartką pomiany zastał Radosław Kamiński. Minimum 3 minuty dłużej potrwa dzisiejsze spotkanie. W dalszym ciągu prowadzenie gospodarzy 1-0. Przypominam, autorem bramki Mateusz Zawiska. Łukasz Zerbich. Kamil Szczepański. Korda!
Kolejna zmiana w zespole gospodarczy. Przygotowany do wejścia jest Michał Krzymiński. Opuszcza boisko Rafał Meron z numerem 11. Zwycięstwem gospodarzy zakończyło się dzisiejsze spotkanie. Serdecznie Państwu dziękuję za przybycie. I proszę Państwa, 20 września spotykamy się o godzinie 19:05 na spotkanie z motorem. Natomiast fanklubowi kibica serdecznie dziękuję za oprawę.